Uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. List do Rzymian, 6 rozdział, 18 werset. W jaki sposób człowiek może być jednocześnie niewolnikiem i wolnym? Czy nie przeczy to sobie? Przecież wolność oznacza, że można czynić wszystko, na co mamy ochotę, nikomu nie będąc winnym posłuszeństwa. Tak z pewnością uważa większość ludzi. Być może zdziwi cię to, że Słowo Boże ma zupełnie inny pogląd na temat wolności oraz posłuszeństwa. Czytamy, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom oraz że człowiek bez Chrystusa żyje w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. Tak uczy nas 1 Samuelowa 15:23 oraz Efezjan 2 rozdział, werset 3. Pan Jezus Chrystus powiedział: powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 34 werset. W taki oto sposób objawia się ta rzekoma wolność i niezależność człowieka żyjącego bez Boga. Jest on niewolnikiem grzechu. Podąża za pragnieniami swojej grzesznej natury, nigdy nie pytając o wolę Boga, tym samym znajdując się pod panowaniem grzechu. Jednakże każdy, kto przez wiarę w Jezusa Chrystusa przeżyje narodzenie na nowo, otrzyma zupełnie nowe życie poprzez jego zastępczą śmierć na krzyżu Golgoty, zostaje uwolniony spod panowania grzechu. To nowe życie, którym zostaje obdarowany, nie ma upodobania w grzechu, ale znajduje radość jedynie w tym, co odpowiada woli Bożej. Jeżeli ten fragment ze Słowa Bożego, o którym dziś mówimy, czyli uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości, list do Rzymian 6:18, to jeżeli ten werset z Biblii nazywa takich ludzi sługami sprawiedliwości, oznacza to, że oni poprzez swoje postępowanie i charakter pokazują Bożą sprawiedliwość, tak jak niegdyś jako niewolnicy grzechu wskazywali na swego pana szatana. Nie ma nic pośrodku. Albo służysz grzechowi, albo powierzysz się całkowicie Bogu. Jedynie życie w sprawiedliwości ku chwale i radości Bożej daje prawdziwą wolność, wyzwolenie spod wszelkiej tyranii i z każdej wszelkiej istniejącej niewoli. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.